dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Jesteśmy dzisiaj w bibliotece. Naszym gościem jest pani dyrektor Izabela Kula. Dzień dobry. Pijemy sobie taką wodę z ogórków. Nie, to są cytryny albo limonki, tak? Limonki. Limonki. I będziemy rozmawiać o tajemnicach biblioteki i o tajemnicach pani dyrektor. Nie wiem, czy pani dyrektor ma tego świadomość. Może i mam. Może i mam. Ale nie wiem, czy chcę upubliczniać. A, spokojnie. To tutaj mało osób nas ogląda. To dla wąskiego grona. To zacznijmy. Od czego pani chce zacząć? Od tajemnic dyrektor, czy od tajemnic biblioteki? Jestem otwarta na propozycje. Dobrze. To zacznijmy od biblioteki. Ponoć jakaś loża masońska tutaj była. Czy nie? Jak to wyglądało? No tak, ten budynek ma w ogóle taką długą, dość ciekawą historię. Został oddany do użytku w 1898 roku z okazji 50-lecia panowania Franciszka Józefa, cesarza. Wybudował go Niemiec, Alois Jedek, stąd niezbyt często się o tym chętnie mówi, tak, ale, był to wielki architekt, był to budowniczy, no i właściciel tej kamienicy. Z wielkim rozmachem kamienica powstała, nie powstydziłaby się chyba największe miasto, jedno z większych miast w Polsce, bo jest ogromna. Od strony ulicy Trzech Braci ma aż 7 kondygnacji, od strony Głębokiej, jako że jest wyżej, jest tego troszkę mniej, no, ale jest to ogromna kamienica, także tak jak przysporzyła mu wiele splendoru, to i przysporzyła mu potem wiele problemów, jeśli chodzi o utrzymanie tego budynku i znalezienie chętnych do wynajmu. Tak, najlepiej mieć mieszkania 16-metrowe dzięki temu utrzymanie niższe. Tak. Miały to być właśnie mieszkania czynszowe i piękna czytelnia niemiecka jakiś czas działała, ale potem jakieś z organizacjami popadły w problemy i około 1910 roku rzeczywiście coś na kształt loży masońskiej tutaj działało. Funkcjonuje to tak w mowie potocznej do dzisiaj. Tak naprawdę to była szlarafia Teszenia, filia szlarafii praskiej. I skupiała ona, można powiedzieć, takie elity cieszyńskie, głównie przedsiębiorców prywatnych, prawników, lekarzy, nauczycieli, właścicieli fabryk. Z tego, co czytałam właśnie u doktora Spyry, bo był okres, kiedy bardzo mnie to też pochłonęło, ta tajemnica loży masońskiej, ale nie ma zbyt wiele danych na ten temat. Jedyny taki artykuł obszerniejszy, który był, opracował pan doktor Janusz Spyra. No więc te elity się tam spotykały. Każdą środę o godzinie 20:30 rzeczywiście miały tam swoje symbole, mieli swoje rytuały. Takim symbolem był puchacz. Działali według roku puchaczowego, coś tam się inaczej się liczył czas u nich. I miało to charakter zamknięty, to stowarzyszenie. Stąd może właśnie wyciągano takie wnioski, że są to wolnomularze, albo nie wiadomo, co tam się dzieje i dodawało to takiej tajemnicy tej organizacji. Potem po podziale Cieszyna mieli problemy, bo jakby siedziba została po stronie polskiej, ale stwierdzili, że dalej tak to będzie funkcjonowało, spotykali się nadal. Liczba członków z latami malała, potem chyba w 1935 roku już wyszedł zakaz, żeby wszelkie towarzystwa wolnomularze przestały istnieć i tak znikła również i szlarafia Teszenia. Ale jest biblioteka. Ale jest biblioteka. W której oprócz papierowej książki mamy też inne możliwości korzystania, tak? Z czego w sumie? Tak, mamy też z tradycyjnych zbiorów mamy oczywiście prasę i książkę tradycyjną, ale mamy również audiobooki. Mieliśmy e-booki. Również, czyli dostęp do platformy, gdzie można sobie pobrać książki i przeczytać, ale problem polegał na tym, że trzeba niestety być online. A z doświadczenia wiem, że każdy jak gdzieś tam leci na wakacje samolotem, czy gdzieś tam jest w kraju, gdzie internet kosztuje drogo, byłby zainteresowany tym, żeby sobie ściągnąć na komórkę. Także od tego roku zaczynamy, jakby występujemy z konsorcjum, z Biblioteką Śląską z tego e-booka. I zakupujemy jakby na własność e-booki, czyli normalną książkę ściągalną, tak, z której będzie można korzystać, wypożyczać na przykład na miesiąc, ściągnąć sobie na komórkę i mieć ją u siebie. Na początek chcemy kupić około setki i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czyli proszę Państwa, biblioteka to nie jest skansen moli książkowych, nie. A osoby, które tutaj są zatrudnione, nie piją kawy i nie podają tylko książki papierowej raz na 2 tygodnie, nie. Tylko tu naprawdę się dużo dzieje. Tak, bo niektórzy tak dalej mają takie wyobrażenie chyba, prawda? A Państwo się angażują w różne formy aktywności i myślę, że ta działalność jest widoczna, że biblioteka już naprawdę nie wygląda tak jak kiedyś. Tak mam nadzieję. A był pożar?
Tak. Co z tym pożarem? Z tą wcześniej był remont i tak. Jak już myślałam, że... Po remoncie? Po remoncie, tak to było po remoncie. Mhm. Kiedy już wszystko było piękne, ładne i tak jak się zamarzyło. Właśnie w nocy z 29 na 30 stycznia 2017 roku było to za 10 pierwsza zadzwonił mi telefon. W nocy? W nocy spałam, tak. I myślałam, że jak zwykle, bo czasem mi się to zdarza, że to, jak wiadomo, wszystkie elektronika jest łomna. Pana Tadeusza na przykład. Nie. Przypomniał sobie. To firma ochraniarska dzwoniła, no więc, ale często jest jakaś awaria taka, w sensie, że gdzieś tam bateria się zepsuje w czujce, coś tam się podzieje, więc wtedy był to styczeń, był mróz, samochód mi nie odpalił po weekendzie, także wezwałam... A co było przyczyną pożaru? Belka w kominie, jako że wszyscy dogrzewali, jest też ta część lokatorska od tyłu, komin za bardzo się nagrzał, gdzieś tam podobno wystawała belka w tym kominie, która się podpaliła. Długo nie było wiadomo, że w ogóle jest pożar, bo mamy czujki oczywiście, ale to się działo na... powyżej sufitu. Powyżej sufitu zaczęło się palić, dopiero cały sufit się przepalił. Belki, te grube belki XIX-wieczne również się spaliły, padły na biurko i zaczęła gasić. Nie, zażartuję sobie, ale i udało się. No ja na nawet szczęście... myślałam na początku, że to jest, nawet mówiłam kierowcy z taksówki, mówię, niech pan na mnie zaczeka, bo ja tylko zresetuję system i zaraz wracamy. Ale jak podjechałam pod bibliotekę, to już stały trzy auta strażackie. Także nie wyglądało no i wyszło na to, że pożar i naprawdę nie jest wesoło. Porozmawiamy teraz o pani. Wiem, że pani podróżuje. Podróżuje bardzo. Chyba ostatnio Malta. Tak. A wielką miłością jest Izrael? Izrael. Dlaczego? Co tam takiego jest w tym Izraelu? Wszystkie kraje są piękne, ale Izrael jest wyjątkowy absolutnie. Kolorowy jest, wielokulturowy jest... różnorodny, pełen zapachów, smaków, barw, a ludzie, którzy go zamieszkują, są po prostu tak różnorodni tam, jak ta ziemia, którą zamieszkują. Nie każdy sobie tak też zdaje sprawę, że no, jest to państwo żydowskie, jakby nie było, że Żydzi jakby, państwo utworzyło się w 1948 roku, powstało, także każdy tam zjeżdżał z różnych krajów, nawet z Etiopii przecież, nie, są Żydzi etiopscy, są z Rosji, dużo Żydów tam mieszka, z Polski przecież bardzo wielu i każdy przywiózł kawałek swojego kraju, stąd mi się wydaje, że ten kraj jest taki bogaty i różnorodny kulturowo. Każdy tam, są miasta, w których się wydaje, że to wygląda jak Francja, to wygląda jak... I pani też dobrze się czuje? Ja tam się bardzo dobrze czuję, no... Zachwyca mnie i Haifa, i Tel Awiw, i każde inne. I Jerozolima zapatrzona w przeszłość, Jerozolima się modli, Haifa pracuje, a Tel Awiw się bawi. Bawi się od rana do nocy. A pani również się modli, pracuje i bawi się, tak? Razem z nimi, staram się. Tylko zastanawiam się, w jakiej części Izraela, skoro połączyć wszystkie aktywności? Izrael jest tak małym krajem, że w zasadzie w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie zobaczyć niemal wszystko. Ja zawsze jestem za tym, żeby... Długo się zastanawiałam nad tym Izraelem. Marzył mi się, ale wiedziałam, że nie za bardzo chcę jechać z pielgrzymką, bo też wielu Polaków właśnie zna Izrael z pozycji pielgrzyma. I tak w zasadzie niewiele o sobie wtedy wiemy, bo Żydzi przyjeżdżają do nas oglądać obozy koncentracyjne i wyjeżdżają. My jedziemy z pielgrzymką i wyjeżdżamy i tak naprawdę niewiele o sobie wiemy. A fajnie jest też posiedzieć z nimi, porozmawiać. Poza tym kontekstem pielgrzymkowym. Tak. Poza tym kontekstem pielgrzymkowym, tak. Także no na pewno bardzo jestem pod wrażeniem Jerozolimy, ale też bardzo lubię, nie każdy wie, że jest góra Hermon, gdzie można jeździć na nartach zimą. Są dwie pustynie wspaniałe, są monastyry na pustyni, które można obejrzeć. Jest przecudowny Magdesz. Czyli proszę Państwa, jeżeli chcą Państwo wypożyczyć książkę i dowiedzieć się czegoś o Izraelu, to można zapytać Panią dyrektor tutaj. Tak, ale mamy też bardzo dużo książek o Izraelu. Dzięki. To jest taka jedna ściana. I nim się wybrałam, przeczytałam chyba wszystkie, które ma. Znaczy, jak przychodzi nowość jakaś, to zaraz mi koleżanki dzwonią, czy jestem zainteresowana. Ostatnio mój mąż Żyd. Dobrze, to nie wkraczam teraz na małżeństwo. Nie będziemy mówić o małżeństwie. Chcę zapytać o podróż jeszcze do Stanów, bo wiem, że to była taka podróż związana z pracą zawodową, tak? Pani się tam czegoś uczyła, czy pani poznawała tam pracę bibliotek, bo to było dość dawno. To było w 2010 roku. Tak. Czy coś się udało przenieść z tamtego czasu, z tamtego doświadczenia tutaj na pole naszej biblioteki? To był bardzo fajny wyjazd. Rzeczywiście zapłacił za ten wyjazd, zapłaciła za to Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ambasada Amerykańska oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów też. Pojechało 10 bibliotekarzy, miałam szczęście się znaleźć wśród nich i rzeczywiście zwiedzaliśmy te biblioteki no, od rana do nocy tam.
niewiele ponad biblioteki się tam widziało. Także... Czyli można jechać na narty do Izraela i zwiedzać biblioteki w Stanach, jak ktoś z Państwa chce. To... Tak, tak? Taki ekstrem. Tak. I rozumiem, że wtedy te biblioteki wyglądały inaczej niż u nas wtedy, prawda? Niż wówczas. Różnie. Właśnie zobaczyliśmy, tak nas fajnie zaproszono wtedy, że zwiedzaliśmy biblioteki i takie biedne biblioteki, że naprawdę powiem, że nasze biblioteki nawet w naszym powiecie cieszyńskim przewyższają je o całe niebo. I byliśmy w takich bibliotekach, na mnie największe wrażenie zrobiła biblioteka publiczna w Chicago. Która, a dlaczego? Właśnie z uwagi na pracownię multimedialną, która mi się bardzo zamarzyła i wiedziałam, że też taką chcę mieć u siebie tutaj w bibliotece. Czyli mamy, proszę Państwa, w bibliotece w Cieszynie taką pracownię multimedialną. Na miarę naszych potrzeb i możliwości. Takie małe Chicago, jakie zasługujemy. Podpatrywałam formy, które tam realizują bibliotekarze. A te biblioteki tam działają troszkę inaczej niż u nas, dlatego że nie ma na przykład tam domów kultury, takie coś jak Dom Kultury nie istnieje. Jest biblioteka i wokół tej biblioteki koncentruje się życie kulturalne i społeczne. Także to są nie ma, i co ciekawe, nie ma też ustawy, która mówi tak u nas, że każda gmina ma obowiązek, musi prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną, a powiat musi prowadzić co najmniej jedną bibliotekę powiatową lub powierzyć zadania powiatowe, tak jak nam powierzono bibliotece miejskiej. Tam biblioteki działają na zasadzie dobrowolności i to, że ludzie chcą płacić z podatków swoich na utrzymanie tych bibliotek między innymi, bo to też kosztuje, coś oczywiście tam też władza też płaci za te biblioteki, no to świadczy o tym, że to są instytucje potrzebne. Ale jest to na przykład takie Chicago, jest tam dużo obcokrajowców. Ja widziałam, że to jest ta drukarka, ten dostęp do komputera, ten dostęp, że oni mają kursy językowe tam. To wszystko pani przeniosła, można powiedzieć, na grunt naszy. No nie wszystko się dało, ale no, też prowadzimy kursy języka angielskiego dla seniorów. Ponoć McDonalda chcecie tu otworzyć też w tej kamienicy. A skąd pan wie? Tak, to wszystko wiemy, Wojciech, wszystko wiemy. Zapytam jeszcze, nie sposób zapytać pani dyrektor o książkę ulubioną, czy książkę, która wpłynęła na pani życie, albo w jakimś czasie była czymś, co po prostu jakoś pochłonęło panią całkowicie. Czy trudno tak wybrać jeden tytuł? No trudno tak wybrać. No, ja bardzo lubię Zafona, lubię Segala. Teraz czytam Herlinga Grudzińskiego, powróciłam do niego, bo zachęciła mnie nasza pani profesor Kawlikowska, która będzie miała u nas tutaj wystąpienie na jego temat. Bruno Schulz teraz też mnie frapuje, bo chcemy go wciągnąć w akcję narodowego czytania. Sanatorium Klepsydrom i sklepy cynamonowe. Także czasem do czegoś... Specyficzna literatura i... Specyficzna. No i tak jak mówiłam, no, o Izraelu czytam wszystko. I Kreta, i no wszystkich. Smoleńskiego niedawno mieliśmy też szczęście go gościć tutaj w bibliotece. Tak, dużo spotkań z ciekawymi ludźmi. Staramy się. Tak. Czego życzyć bibliotece i pani w tym roku i następnym? Najważniejsze są chyba, ja myślę, dla każdej instytucji kultury dobre wsparcie samorządowe. Bo my jednak korzystamy z tych programów pomocowych, dużo, wiele. Otrzymujemy środki z Narodowego Centrum Kultury, otrzymujemy z Ministerstwa Kultury. Już cały remont zrobiliśmy z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy wsparciu miasta, jakby nie było, wkład własny też jest był. Jest winda, można jeździć. Jest winda, można jeździć, ale jednak te, jakby ta dotacja, którą się dostaje, która jest takim zapewnieniem bytu, dzięki której mamy również możliwości tych realizowania się w grantach dzięki wkładom własnym, bo każdy grant 15-5 czy 25% wymaga naszego udziału finansowego. Także, żeby te pieniążki były i też uważam, że tak, czasem ktoś, teraz akurat rozmawia pan ze mną, ale te sukcesy biblioteki, o których też słychać, bo mi się wydaje, że biblioteka jest dosyć znaną marką już. Staraliśmy się, żeby nawet na arenie ogólnopolskiej tak było, bo trochę międzynarodowych takich ogólnopolskich nagród też dostali, to jednak jest to zasługa całego zespołu, jakby nie było. I też jak jest dobrze prowadzone przez dobrą osobę. No właśnie, no. Zespół jest bardzo fajny, jest cudowny i ważne też, żeby był dobrze wynagradzany też, myślę, nie? A, tak, no tych... No. Pieniędzy, staramy się atmosferę staramy się stworzyć, ale niektóre rzeczy już są powyżej nas. Pani dyrektor przed chwilą powiedziała, żeby dobrze był zespół wynagradzany. Ja myślę, że te osoby, które są decyzyjne, wiedzą, o co chodzi. Tak? Tak. Zawsze można zwiększyć na przykład kary za przetrzymanie książki. Czy planuje pani dyrektor takie zwiększenie? Nie. Nie. To dobrze. Nie, nie. Ja się zastanawiam, czy ja nie mam jakiejś książki sprzed 180 lat. Nie. A zdarzają się takie osoby, które nagle po 10 latach patrzą w swój księgozbiór i widzą, że tam jest coś od was? Zdarzają się, tak. I co wtedy? Przychodzą i biedni do końca życia nie mogą się wygrzewać z kredytu? Nie. No staramy się to jakoś załatwić inaczej. O,
Po prostu. Tak? Jakąś karę oczywiście. Był remont i tak dalej, trzeba było pomóc. No, z powodu remontu też się często tak zdarzyło, że ludzie po prostu ugrzęźli z jakimiś książkami. Też wpadliśmy na taki pomysł, że zrobiliśmy sobie, żeby nie pakować tego księgozbioru przy remoncie, żeby zrobić taki sobie magazyn rozproszony. Mhm. Czyli wypożyczyliśmy po 40-50 książek naszym tym najbardziej za... czytelnikom najbardziej aktywnym, strategicznym, że tak powiem. I oni przechowywali nam te książki. Proszę. Więc jeżeli ktoś jeszcze z Państwa ma jakąś książkę, to zapraszamy do biblioteki. Ale ci z reguły wrócili. No. Potem czasem dają nam swoje książki, swój księgozbiór jako na kiermasz, czy możemy... No, staramy się jakoś, żeby nikt po prostu w jakichś długach nie ugrzęznął, bo by, no, nie przysporzyłoby nam to chyba, delikatnie mówiąc, czytelników. Zgadza się. Książka chyba nie odejdzie do lamusa. Myślę, że... No myślę, że póki co książka papierowa ma się dobrze, ale staramy się, żeby każdy u nas miał ten wybór, jak, co i gdzie chce, w jaki sposób chce czytać. Ja tylko na zakończenie. Tutaj jest taka książka. Ona też widzę, że jest wydana przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Jest trochę po polsku, trochę po czesku. Dlaczego? Bo wybraliśmy czołowych pisarzy polskich i czeskich do napisania opowiadań w ramach wspólnego projektu realizowanego Stałe Czechy Czytają Dzieciom – Emocje bez granic. Mhm. Bo emocje są bohaterem tej książki. Teraz tak. Cytuję panią Joannę Jurga-Jureczkę, tak. Którą warto przeczytać. Emocje ponad granicami państw i epok. Tak właśnie jest. Dobrze, to teraz tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Izabela Kula. Dziękuję.